Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 5 odcinku nagram dla was grę w sklepie Google Play Sonic Dash to Sonic Boom z ponad 2 tygodni temu. Ale zanim zacznę w ogóle grać, to jeszcze pozdrowię od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie. Pozdrawiam mniejszym Golden Boya, pozdrawiam Jowamushi, pozdrawiam Scramblinga, pozdrawiam Kablecie Parońską, pozdrawiam Achajna, pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Mateusza Sierzana, pozdrawiam Drakona Kubiaka, pozdrawiam Memphisto Trenera Siły, pozdrawiam Ksongoxa, pozdrawiam Witonga, pozdrawiam Vampira, pozdrawiam Kangie Shotę, pozdrawiam Dobrowola, pozdrawiam Hejkat Blade, pozdrawiam Elu według Kondziumale na Kłukach, pozdrawiam Semka Piotra Kuzińskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Cichutki Uwu, pozdrawiam Cicha Podłoga M, pozdrawiam Wotena, pozdrawiam Wiadro, pozdrawiam Legends Records, pozdrawiam Lana Del Rey, pozdrawiam Magdę, pozdrawiam Julię, pozdrawiam Zosię, pozdrawiam Emmę Radukanu, pozdrawiam Iga Świątek, pozdrawiam Roberta Lewandowskiego, pozdrawiam Gminę Lubaczów, pozdrawiam Dominika Ratajczyka, pozdrawiam Mikołaja Ratajczyka i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. I pozdrawiam Kingę Górską, i pozdrawiam Kacieja, i pozdrawiam DJ-a i Podłogę Boli Mnie Nogę, i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz gramy tą postacią, bo już zmieniałem ją wiele razy, ale niestety zawsze jak trafiałem do tego głównego lobby, to niestety mi zrespiło się na tą postać, więc po prostu niedługo skręcimy w naszą przeciwną stronę i weźmiemy Sonika, nie ten tutaj Ratchet, czy jak ona się nazywa. To pewnie siostra Sonika, ale trzeba będzie ją wymienić przy okazji, bo już mówiłem wam, żebyście mi nie mówili, że jestem lamusem, bo ta gra po prostu mi utrudnia rzeki. Może jakbym wymienił tą postać, to by było to trochę mi lepiej i sprawniej niż teraz. No widzicie, skręcamy sobie przykładowo w lewo tutaj, za drzewem. I oczywiście Sonic biegnie, ona się nazywa Ami. Ja wybieram Sonika i lecimy teraz tym Sonikiem. Gdzie my przejdziemy? No, do Chin oczywiście. Przechodzimy sobie do Chin, lecimy sobie po naszych przeciwnikach. Może ponad 100 tysięcy razy uda mi się to robić i będzie git. Dobra, na filmiku to nawet znacznie lepiej mi się dla siebie. Ale powiem wam, podoba mi się ta gra. Jest rozluźniająca i odstresowująca od tamtych innych denerwujących gier. Na przykład Brawl Stars albo inne gry na komórkę. To po prostu już nie daje się znieść, jak ciągle ktoś przegrywa, albo ja przegrywam. Albo po prostu trzeba się z tym pogodzić. Dobra, teraz lecimy sobie tutaj. Dobrze, przeskakujemy. Właśnie o to chodzi. Na spokojnie wszystko będzie rozluźnione. Będzie git i spoko. Dobrze. Przeskakujemy przez przeciwnicę. Dobrze, dobrze. A może powinienem tutaj na dół zjechać? No, też tak sądzę. Właśnie o to chodzi i pod górę se podjeżdżam. Jeszcze trochę punktów do ponad 100 tysięcy mi zostało. Ale to niedługo już koniec filmiku. Nie skręcamy oczywiście w przeciwną stronę, tylko lecimy dalej tutaj. Ajajaj. Szkoda, ale jeszcze możemy się powtórzyć. Tutaj nie ma już tej bomby. Możemy sobie spokojnie przejechać. Niechcący, ale już tak szybko leciamy, że nie mogłem zdążyć.
Już wróciłem do was, widzowie, ale tak jak mówię, za szybko poleciałem tym sonikiem i dlatego popełniłem błąd. Może teraz mi lepiej pójdzie. Bardzo dobrze. Jest o wiele lepiej niż poprzednio. Jakieś postępy już robię w tej grze i jest hit. Już ponad 120 tysięcy punktów. Niedługo to będzie koniec filmiku. Przeskakujemy sobie tutaj. A, za późno. No dobra. To na dziś i tyle na tym moim filmiku. O, zdobyte 124 970 punktów umiejętności. Cofamy się. No dobra, to na dziś i tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z gry Sonic Dash to Sonic Boom, jak szybko lecę, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to tym sonikiem, jak szybko lecę tym sonikiem, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Witki Gamer. No i co? Ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa, pa.